Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii "Zamek Królewski na Wawelu". Pani Joanna Pałka, która jest kustoszką, kuratorką zbiorów rzeźby w zamku królewskim na Wawelu, opowie nam o popiersiach cesarzy rzymskich z przedwojennego daru Eleonory Sheldon Phillips. Zamek Królewski na Wawelu ma w swojej kolekcji zespół sześciu znakomitych rzeźbionych w marmurze i porfirze portretów cesarzy rzymskich z wieku XVI i XVII. Są to po cesarza Karakali i jego matki, żony cesarza Septymiusza Severa Julii Domny, po cesarza Nerwy Domicjana oraz po cesarza Witeliusza i Kaliguli. Z całą pewnością można powiedzieć, że żadne muzeum w Polsce nie ma tak okazałego zespołu. Dzieła tej klasy możemy znaleźć w najlepszych kolekcjach na świecie w Louvre, Wersalu czy Galerii Borgheze. Popiersia te pochodzą z przedwojennego daru Eleonory z Piaseckich Sheldon Phillips z Paryża, przekazanego w 1939 roku w imieniu jej zmarłego męża Karola Sheldon Phillipsa. Historia tych darów ma wręcz sensacyjny charakter. Zacznijmy może od początku. W 1919 roku przyjechał do Polski Karol Sheldon Phillips, amerykański finansista i kolekcjoner, przyjaciel Pierponta Morgana, jednego z najbogatszych ludzi świata. Prawdopodobnie wraz z nim była jego małżonka, Polka Eleonora z domu Piasecka. Sheldon Phillips towarzyszył wówczas przyszłemu prezydentowi Herbertowi Hooverowi, wielkiemu orędownikowi spraw polskich, a przyjazd ten łączył się z misją dożywiania polskich dzieci. Jednym z najważniejszych wydarzeń było przemówienie Huera na Wawelu do 30 tysięcy uczestników, tłumaczone przez zaprzyjaźnionego z nim premiera Ignacego Jana Paderewskiego. Wawel, jeszcze zrujnowany i nieurządzony, wywarł na Sheldon Phillipsie ogromne wrażenie i niewątpliwie miało to wpływ na dalszy bieg spraw. Sheldon Phillips zgromadził potężną kolekcję dzieł sztuki i pomieścił ją w zbudowanym specjalnie w tym celu. W swoim pałacu w Paryżu nie łuku triumfalnego. Wiadomo, że w tym zbiorze były znakomite przykłady rzeźb bromańskich, emali limuzyjskich, arrasów flamandzkich, mebli i przede wszystkim marmurowe nowożytne popiersia cesarzy rzymskich. W 1929 roku Sheldon Filip zmarł, pozostawiając swoje zbiory małżonce. Dwa lata później, w październiku 1931 roku, kustosz Stanisław Świerz-Zaleskich, człowiek niezwykle zasłużony dla Wawelu, zwrócił się do ambasadora Polski w Paryżu, Alfreda Chłopowskiego, z prośbą o kontakt do nieznanej z imienia i nazwiska Polki, w doły po Amerykaninie, mieszkającej w Paryżu przy ulicy Leonarda da Vinci V, posiadającej dużą kolekcję dzieł sztuki. Chodziło o nawiązanie z nią kontaktu i zorientowanie się, czy nie będzie można pozyskać od niej dla zbiorów wawelskich jakichś darów. Śwież zdawał sobie sprawę, że w rodzącym się państwie polskim nie ma szans na dotacje, na zakup dzieł sztuki i wiedział o tym, że jedynie dary mogą wypełnić wnętrze wawelskie. Ambasador pomógł Zaleskiemu, a Polką tą okazała się właśnie Eleonora Sheldon Phillips. Do której śwież napisał w marcu 1932 roku list, zaczynający się od słów. I tutaj Państwu ten list zacytuję. W odnawianym kosztem całego narodu Zamku Królewskim tworzy się muzeum. Od wielu rodaków słyszymy o skarbach, które są w Pani posiadaniu, a nadających się tak doskonale dla stylowych wnętrz królewskiego zamku. Były swego czasu na zamku biusty Imperatorów rzymskich i słyszymy, że podobne są w posiadaniu Jaśnie Wielmożnej pani. Zamek Królewski jest panteonem całego narodu zniszczony i zrujnowany przez zaborców, obecnie zostaje przywrócony do świetności. Zwracam się więc z prośbą jako kustosz zbiorów do Jaśnie Wielmożnej pani, czyby nie zechciała ze swojej strony oferować teraz lub w przyszłości odpowiednich Wawalowi Darów, który był umieszczony w zamku z odpowiednimi napisami na zawsze świadczyłyby o jej wielkodusznym darze. To jest koniec tego cytatu. I musimy powiedzieć, że ten wzruszający list świeża yy, chyba bardzo poruszył Eleonorę Sheldon-Phillips, ponieważ w ciągu trzech tygodni nadeszła odpowiedź od doktora Wyszyńskiego Zelwowa, dla którego Eleonora była ciotką i który zapraszał w jej imieniu do oglądnięcia zbiorów. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie. W ciągu kilku tygodni śwież spotkał się z Eleonorą Sheldon Phillips w jej pałacu przy ulicy Leonarda da Vinci V w Paryżu, gdzie postanowiło o tym, że dzieła sztuki o wartości kilku milionów franków trafią na Wawel. Część z tych zabytków śwież przywiózł do Krakowa osobiście, część nadał za pośrednictwem firmy transportowej w Paryżu. Było to pierwszych sześć darów, w tym szkatułka, pudełko, dwa wilki kominkowe, stojak na świece, świeczni, które trafiły na wawel w sierpniu 1932 roku. Trzeba jednak pamiętać, że Polska świeżo po odzyskaniu niepodległości borykała się z bardzo skromnymi funduszami. Nawet koszty samego transportu były problemem. Śwież wysyłał rozpaczliwe listy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, do Państwowych Zbiorów Sztuki, do kierownictwa odnowienia zamku z prośbą o postaranie się o środki na transport zabytków. Alarmował o zapłatę, tym bardziej że następnymi darami miały być przede wszystkim bezcenne biusty imperatorów rzymskich. Prosił też o szybkie załatwienie sprawy ze względu na przyjazd donatorki do Krakowa. Sprawa ostatecznie zakończyła się wzięciem kredytów w urzędzie wojewódzkim w wysokości 300 zł, spłaconym przez Państwowe Zbiory Sztuki. Sprawa dalszych darów wróciła jesienią 1938 roku. Śwież Zaleski w kilku czasopismach, m.in. w Światowidzie, ilustrowanym Kurierze codziennym, Siedmiu Groszach, napisał o kilku kolejnych planowanych darach, a wśród nich o biustach imperatorów rzymskich przeznaczonych na Wawel. To jest też cytat z jednego z tych artykułów. Ostatnie spotkanie świeża z Eleonorą Sheldon-Phillips w sprawie dalszych donacji miało miejsce w grudniu 1938 roku, trzy miesiące przed jej śmiercią, a już w styczniu 1939 roku drogą morską przybył na Wawel transport 30 zabytków. Między innymi był to Arras z potopem, taka współczesna kopia wersji Zygmuntowskiej, Dywan chiński, meble, obrazy, przyrządy kominkowe, drewniana rzeźba przedstawiająca Boga ojca, krzyże procesyjne i wreszcie trzy popiersia marmurowe przedstawiające cesarzy karakallę, Domicjana i nerwę. Dwa z nich Karol Sheldon Phillips zakupił od barona Seller w Paryżu w 1913 roku za 100 tysięcy franków, czyli 200 tysięcy złotych. Już wtedy była to ogromna suma. W archiwum wawelskim odnalazł się rachunek na te rzeźby. Również i tym razem pojawił się problem zapłaty za transport zabytków. Ostatecznie rachunek został zapłacony przez ambasadę polską w Paryżu i państwowe zbiory sztuki. Wszystkie trzy rzeźby zostały wpisane do przedwojennego inwentarza dzieł sztuki. Miesiąc po transporcie zabytków na Wawel, w lutym 1939 roku, Eleonora Sheldon Phillips zmarła. W prasie ukazało się wówczas wspomnienie oraz nekrolog z informacją o jej zasługach dla Wawelu. Została zamówiona też msza w jej intencji. W archiwum wawelskim znalazłam notę autorstwa świeża Zaleskiego, mówiącą o tym, że zmarła była orędowniczką spraw polskich w Stanach Zjednoczonych. Jest tam też dokładny opis pogrzebu, który odbył się z kościoła Madeleine w Paryżu do Wersalu i pochówku obok męża w grobie rodzinnym na cmentarzu Gomarty. Cały majątek po Eleonorze Sheldon Phillips odziedziczyła jej siostrzenica, Beatrycze Krokowska, z którą śwież kontynuował korespondencję na temat darów. Krokowska podtrzymała wolę ciotki i obiecała dalsze dary na Wawel, w tym pozostałe rzeźby. Miała w tym poparcie pani Strzęboszowej, wnuczki Ignacego Jana Kroszewskiego, pracującej w Bibliotece Polskiej i ambasadzie RP w Paryżu. Z dnia na dzień okazało się jednak, że sytuacja materialna Krokowskiej jest bardzo zła. Po Eleonorze Sheldon Phillips zostało ogromne zobowiązania finansowe, a sam podatek spadkowy wynosił aż 2 miliony franków. Francuskie Ministerstwo Finansów zaproponowało więc, żeby część podatku spadkowego została pokryta ze sprzedaży publicznej zabytków. Ponadto roszczenia do majątku miała także dalsza rodzina Eleonory, co tylko komplikowało dalszy bieg spraw. Pojawiła się groźba wystawienia rzeźb na aukcji w Nicei, został nawet wydany katalog aukcyjny. Jednak dzięki działaniom wielu Polaków mieszkających we Francji, rzeźby z aukcji wycofano, a właścicielka podtrzymała chęć darowania ich na Wawel. Ostatecznie, tuż przed wojną, 3 lipca 1939 roku, trzy popiersia cesarza Witeliusza, Kaliguli i cesarzowej Julii Domny zostały przetransportowane z Nicei gdzie mieszkała Beatrycze, do Paryża, do Ambasady Polskiej, i tam pozostały do odebrania przez Wawel. Po otwarciu skrzyń okazało się, że oprócz rzeźb był tam także gobelin z ucztą Kleopatry i płaskorzeźba dodane w ostatniej chwili przez Krokowską. Niestety i gobelin i płaskorzeźba nie zachowały się do dziś. W archiwum wawelskim zachował się entuzjastyczny list świeża Zaleskiego z 14 czerwca do ambasady RP w Paryżu, w którym zobowiązał się odebrać dary we wrześniu 1939 roku. Co nastąpiło we wrześniu, wiemy doskonale, potem już była tylko wojna, która w oczywisty sposób udaremniła mu te plany. Rzeźby zostały w ambasadzie, która została przeznaczona na niemieckie kasyno. Po wojnie, w 1959 roku, profesor Szablowski, ówczesny dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Powołując się na przedwojenną korespondencję świeża, zwrócił się do ambasady z zapytaniem o dary Eleonory Sheldon Phillips, złożone przez jej sukcesorkę Beatryczę Krokowską, z prośbą o zwrot. Szablowski tłumaczył, że zabytki te są niezbędne do urządzenia wnętrz zamku. Po ośmiu latach starań udało się zwrócić na Wawel tylko jedną rzeźbę po piersie cesarza Kaliguli. Na zwrot pozostałych dwóch nie wyrażono wówczas zgody. Pamiętajmy, że były to lata 60. i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, któremu podlegała ambasada, było znacznie potężniejszą instytucją niż Wawel. Pozostałe rzeźby, czyli cesarzowa Julia Domna i cesarz Witeliusz, zostały w ambasadzie, dekorując salę bankietową. Obecnie Zamek Królewski na Wawelu przygotował nową ekspozycję. Chcemy się zwrócić do naszych gości z poszerzonymi wystawami, wzbogaconymi zwłaszcza o zabytki z XVI i XVII wieku, starając się pokazać wszystkim zwiedzającym historyczną rezydencję królów polskich jeszcze piękniejszą. Dlatego też, spełniając wolę donatorki, Alonory Sheldon Phillips, postanowiliśmy wycofać po piersie Julii Domny oraz po piersie Aulusa Witeliusa. Spotkało się to tym razem z życzliwością ambasadora, który wyroził zgodę na ich zwrot. 8 marca 2022 roku po ponad 80 latach rzeźby zdeponowane w ambasadzie w Paryżu jeszcze w 1939 roku wreszcie wróciły na Wawel. Podczas naszego pobytu w ambasadzie okazało się, że jest tam jeszcze jedna rzeźba z daru Eleonory Sheldon Phillips. Wydaje się, że na skutek pomyłki, zawirowań wojennych i braków dokumentacji została pominięta. Jest to popiersie Rzymianki i rzeźba ta bez wątpienia stanowi parę do popiersia Cesarza Karakali, pochodzącego również z tego daru. Obie prace wykonane są z porfiru i marmuru. Stylowo rzeźby są bardzo zbieżne, identyczny jest duk dłuta i schematyczne potraktowanie szat. Draperie utrzymane są w tej samej kolorystyce, wykonane z porfiru o identycznej barwie, najpewniej przez tego samego autora. Kluczową sprawą jest także to, że portretowaną kobietą jest najpewniej Fulvia Platilla, żona Karakalni, co tylko potwierdza nasze przypuszczenia odnośnie wawelskiej proweniencji rzeźby. Wydaje się więc, że historia daru Eleonory Sheldon Phillips nie jest jeszcze dla Wawelu zamknięta. Skupmy się na jednej z tych rzeźb, to po rzymskiego cesarza Karakali, żyjącego w latach 188 do 217 naszej ery, okrutnego tyrana lubującego się w krwawych walkach mordercy żony i brata. Rzeźba ukazuje młodego mężczyznę o niebudzącym sympatii, pełnym ekspresji obliczu, skręconymi włosami, bokobrodami łączącymi się z krótkim zarostem. Przedstawiony jest w gładkim pancerzu z tuniką i udrapowanym na lewym ramieniu, spiętym fibulą płaszczu, czyli paludamentum, noszonym w starożytnym Rzymie przez cesarza i naczelnego wodza. Portrety karakali były wielokrotnie powtarzane na monetach i w rzeźbie. Wawelska kopia, bardzo efektowna, jest najbliższa po piersiu z muzeów kapitolińskich w Rzymie, datowanemu na lata 215-217. Wykonana jest także z czerwonego porfiru, przy czym głowę wyrzeźbiono w szarym marmurze. Płaszcz jest jednak bardziej schematycznie opracowany. Brakuje pasa służącego do zawieszania miecza. Karakala odznaczał się niewielkim wzrostem i bardzo wcześnie łysiał. Tak więc bujne włosy widoczne na wszystkich jego wizerunkach to peruka. Powagi dodawał sobie noszeniem luźnego, sięgającego do kostek płaszcza z kapturem, zwanego właśnie karakallą. Ten płaszcz, co ciekawe, stał się pierwowzorem habitu zakonnego. Karakala swoje rządy opierał głównie na wojsku. W roku 212 wydał tzw. Konstytucjo Antoniniana, w którym nadawał prawo obywatelstwa rzymskiego niemal całej ludności imperium. Wprowadził także reformę monetarną. Do historii przeszedł głównie jako pomysłodawca najbardziej luksusowych i najpiękniejszych łaźni, tzw. term Karakali na 1600 osób, których imponującej ruiny zachowały się do dziś. Oprócz sal do kąpieli były tam także dwie biblioteki, boiska, bufety, magazyny perfum, sale zabaw i spotkań. O świetności term świadczą odkrywane w tym miejscu od XVI wieku wspaniałe dzieła sztuki, zwłaszcza mozaiki i posągi. Popiersia z daru Eleonory Sheldon Philip stanowią doskonałe uzupełnienie odtwarzanych historycznych wnętrz dawnej rezydencji królewskiej. Nie można wykluczyć, że marmurowe biusty imperatorów rzymskich zdobiły Zamek Wawelskich za czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, podobnie jak malowane głowy cesarzy widoczne do dziś na fryzach drugiego piętra krużganków wawelskich. Zapraszamy Państwa do podziwiania tych rzeźb. Można zobaczyć je w nowej aranżacji w sali senatorskiej, gdzie pierwszy raz pokazujemy je wszystkie razem. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii podcasty dla Wikipedii.